Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony, a to nie jest Bodziony w piątek, ale specjalne wydanie naszego podcastu, bo zarówno wyjątkowy jest mój gość, jak i pretekst do naszej rozmowy. Gwoli formalności, moim gościem jest profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, wyjątkowy jest temat, gość nie. Jak najbardziej gość jest wyjątkowy. Również autor 9 książek, w tym najnowszej Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja stała się młodszym bratem Chin. Książka o tutaj właśnie. Serdecznie polecam. Rozmawialiśmy szczegółowo o niej w jednym z naszych poprzednich odcinków. Link znajdziecie w opisie. Dziś pozostajemy w tematyce smoków i niedźwiedzi, bo będziemy podsumowywać niedawno zakończoną wizytę Xi Jinpinga w Moskwie. Słuchaj, ja takie odniosłem wrażenie, że Władimir Putin zgotował takie królewskie wręcz przyjęcie Xi Jinpingowi, orkiestry reprezentacyjne, przemarsze wojsk, wspaniałe wystawne kolacje w marmurowych pałacach, ale jednak odniosłem też takie wrażenie, że w dużej mierze to Xi Jinping zachowywał się na Kremlu prawie jak gospodarz. Wspominał na przykład o sprawach wewnętrznych Rosji i wsparł nawet Władimira Putina w następnych wyborach, nie zważając na to, że rosyjski prezydent takiego startu jeszcze sam nie potwierdził. No, przecież przywódcy wiedzą lepiej od ludzi, co ci ludzie zdecydują. To jest jakby naturalny taki paternalizm, więc to mnie w ogóle nie bawi, znaczy nie dziwi, natomiast mnie to oczywiście bawi, bo to jest jak w czasach radzieckich, w których wiadomo, że masy ludowe poprą jedyną słuszną linię. Co do tego przyjęcia cesarskiego czy carskiego, to zdziwiłbym się, jakby tego nie zrobił, dlatego że takie oprawy mamy w relacjach rosyjsko-chińskich co najmniej od lat 90., od połowy lat 90., kiedy Jiang Zemin przyjeżdżał na Kreml i tam sobie z Jelcynem różne rzeczy jadł, a pewnie i pił, śpiewał pieśni i ogólnie było tak szeroko, że tak się wyrażę, więc to już wtedy było, więc dopiero teraz, kiedy relacje rosyjsko-chińskie są jeszcze bardziej zażyłe. Gdyby Putin tego nie zrobił, to by był jakiś znak, a że to zrobił, to jest norma. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że a może jeszcze ten element bizantyjski jest ogólnie charakterystyczny dla obu państw. Oczywiście każdy trochę inaczej, natomiast taka celebra jest po prostu klasycznie rosyjsko-chińska. To jest pewien element dekorum, które tutaj fundują przywódcy od 25 lat. Także to tak. Jeśli chodzi o to zachowanie Xi Jinpinga, to jest ono wielce znamienne, dlatego że z jednej strony Xi Jinping zwykle dał twarz Putinowi. To znaczy sam fakt, że do niego przyjechał w takim momencie, to w Azji jest to zrozumiane bez słów jako ogromne poparcie i znak wyraźny. To jest kultura symbolu, kultura gestu czy kultury, bo to kilka co najmniej, ale pod tym względem to jest pewien wspólny krąg cywilizacyjny i to jest bardzo czytelne. To mówi więcej niż 100 słów. Natomiast jednocześnie, więc z jednej strony jakby Chiny ewidentnie pokazują, że Putin, że Putin może na nich liczyć i że ma ten imprimatur państwa środka w pewnym sensie, do pewnych granic. I to jest jedna sfera i ona jest ewidentna i nie ma co tutaj się doszukiwać drugiego dna, poparcie jest jasne. Natomiast równolegle, i to jest bardzo istotne, Chińczycy są Chińczykami, a więc Xi Jinping jest chińskim przywódcą. Chiński przywódca daje do zrozumienia, że jest najlepszy, najważniejszy i cała reszta powinna się temu podporządkować. Jak się podporządkuje, to będzie nagradzana. Putin się podporządkował, więc jest nagradzany. Więc z jednej strony jest to wyraźne wsparcie chińskie, ale to wsparcie chińskie jest w sinocentrycznym duchu hierarchii. To znaczy wszyscy mają widzieć i rozumieć i czuć, że hierarchia polega na tym, że Chiny są na pierwszym miejscu, cała reszta jest na kolejnych miejscach i wtedy jest harmonia i wtedy jest wszystko na swoim miejscu. Jak Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy i zachowuje się w sposób naturalny, to znaczy właśnie taki, bo to już mu weszło w krew. On już od co najmniej dekady zachowuje się w klasycznym sinocentrycznym duchu jak władca państwa środka, bo może. To miałeś wrażenie, że to była taka wizyta seniora u wasala?
Znaczy tak, ale nie te słowa. To znaczy, oczywiście, że określenie wasal nie jest błędne, natomiast w tym sinocentrycznym duchu, jeżeli każdy zna swoje miejsce w szeregu i odpowiednio się zachowuje, no to jest harmonijnie i wtedy nie trzeba jakby stawiać kropki nad i. Nie trzeba mówić, że ten jest seniorem, a ten jest wasalem, bo wszyscy to rozumieją. To jest samo przez się rozumie. A skoro tak, to można udawać, zachowywać pewne pozory i tak dalej. Skoro wszyscy wiedzą, to i tak to nie kosztuje niczego tego ważniejszego, żeby udawał trochę na korzyść tego mniejszego. Więc to jest trochę taka relacja, owszem, senioralna, natomiast bardziej właśnie w azjatyckim duchu takiej, no bo pamiętajmy, że w relacji patron-klient to patron jest oczywiście ważniejszy, ale patron też o klienta dba. I patron musi temu klientowi również pomagać. Więc kiedy klient jest w tarapatach, nawet jeżeli sam sobie je sprowadził, no to jednak rolą patrona jest wspierać. To jest model czytelny. Ja myślę, że no, chyba każdy naukowiec na polskiej uczelni czuje ten element, czy miał swoich patronów, czy ich nie miał, także jakby to nie jest tylko w Azji Wschodniej. Natomiast tu jest to wyraźne, więc to nie jest tak wulgarnie jak na Zachodzie, że tu wasal, senior i tak dalej. To jest bardziej delikatne w sferze wizerunkowej, bo wizerunek jest bardzo ważny, twarz jest bardzo ważna. Wszyscy mają zachować twarz. Tak, wiadomo jaka jest pozycja dokładnie, ale Putin nie może stracić twarzy jako też przywódca bez demokratycznej legitymacji, ale z taką legitymacją prestiżową, legitymacją pochodzącą z siły po prostu. I jeśli ktoś mu pokaże, że tej siły w taki czy inny sposób nie ma, to jego władza po prostu będzie słabsza. Tak, no zgadzam się z wszystkim, z wyjątkiem przymiotnika demokratyczny. Tu nie ma znaczenia, jak doszedł do tej władzy. Lud jest od tego, żeby popierać. Natomiast skoro jest u władzy, to znaczy, że ma prawo ją sprawować i tyle. Natomiast co do reszty, to bez dwóch zdań. I myślę, że to jest jeden z najważniejszych elementów i czynników, dla których Xi Jinping przyjechał do Moskwy. A mianowicie to jest neutralizacja dwóch rzeczy zrobionych teraz na Zachodzie. Po pierwsze jest to neutralizacja Oscara dla Nawalnego, a po drugie jest to neutralizacja wyroku międzynarodowego, nie wyroku, listu gończego Międzynarodowego Trybunału Karnego. I oczywiście wiadomo, że Międzynarodowego Trybunału Karnego nie uznają Rosja, Chiny, Stany i tak dalej, ale i tak w Azji wszyscy wiedzą, że nawet jak Stany nie uznają, to na pewno ci sędziowie z Hagi są na telefon od Waszyngtonu. To jest mniej więcej takie myślenie, a nawet jakby im pokazać, że nie, to uważają, że czyli na pewno dobrze się kryją. Na pewno są, to niemożliwe, żeby nie byli. To coś takiego jak niezależny sędzia nie istnieje, to jest po prostu tylko inny rodzaj władzy. Natomiast no i w tym momencie, jeżeli Zachód robi te dwa numery, nawet jeżeli my dobrze wiemy jak jest, wiemy, że Zachód jest zdecentralizowany, że mamy mnóstwo ośrodków władzy, że po prostu Hollywood jedno, Haga drugie, jeszcze jest 50 innych, to oczywiście wszyscy wiemy. Natomiast to nie chodzi o to jak jest, tylko chodzi o to jak to jest postrzegane w Rosji i w Chinach, a tam to jest postrzegane tak, że Zachód gra na zmianę reżimu, to znaczy gra na obalenie Putina. I to jest czytelny przekaz, który rozumieją wszyscy przyboczni Putina, dworzanie tam czy bojarze dzisiejsi. No i oni rozumieją, że jest tu sygnał z Zachodu, obalcie go i wrócimy do negocjacji. Ale ponieważ ten sygnał podobnie rozumieją Chińczycy, akurat w tym są bardzo podobni do Rosjan, no to Xi Jinping przyjeżdża i neutralizuje to. I on jakby przyjeżdża i mówi tym wszystkim dworzanom, schowajcie wy te kindżały czy noże, które tam macie jakby przygotowane. Jeszcze nie czas, państwo środka nie życzy sobie żadnego przewrotu. I państwo środka współpracuje z Putinem, on jest oczywiście słabszy, ale on jest nasz i nie życzymy sobie żadnych przewrotów. Więc to jest neutralizacja jakby pomysłów, które mogłyby się narodzić w niektórych głowach na Kremlu pod wpływem tych działań zachodnich.
I to jest ogromne wsparcie dla Putina. To jest chyba najważniejsza dla niego, to jest chyba najważniejszy element. Dlatego, że to mu daje, ta wizyta Xi Jinpinga daje mu podwójnie twarz. Po pierwsze daje mu twarz właśnie w obrębie swojej elity i to jest oczywiście najważniejsze, bo tylko ta elita go może obalić czy zesłać jak Chruszczowa na przymusową emeryturę, czy po prostu zabić. Więc to jest najważniejszy element. No, a drugi krąg, taki zewnętrzny, to jest oczywiście reszta świata, której poza Zachodem, w której dzięki temu Putin przestaje być pariasem i może być traktowany jak po prostu jak przywódca, no bo co z tego, że go Zachód tutaj, że go Zachód sankcjonuje, skoro chiński Gęsek, współczesny cesarz się z nim spotyka, przyjeżdża do niego. To jest bezcenne tak naprawdę. Także ten element legitymizacyjny jest tutaj absolutnie kluczowy i on jest zrozumiały dla obu stron i dla tego elementu legitymizacyjnego Putin no, zagryza zęby, on musi po prostu, bo to i tak, co z tego, że tam Xi wyskakuje z jednym czy drugim hasłem, które pośrednio pokazuje wyższość, skoro przy okazji go ratuje. Także tu mamy jakby dwie równoległe rzeczywistości, one oczywiście na siebie nachodzą, ale obie są bardzo, bardzo ważne. Ale wspomniałeś o tym, że Putin ma tarapatę, że ta wizyta jest w jakiś sposób właśnie uspokojeniem tej frakcji wewnętrznej, jak i tych czynników, reakcją na te czynniki zewnętrzne, no bo ta operacja, specjalna operacja, która miała trwać 3 dni, ona została w jakiś sposób prawdopodobnie, rozumiem, z dużym prawdopodobieństwem, uzgodniona z Chińczykami. No chociażby to, że ona nastąpiła bezpośrednio po spotkaniu chińskiego i rosyjskiego przywódcy i zaraz po Igrzyskach Olimpijskich, które odbywały się w Chinach. Czy to nie jest tak, że Chińczycy są rozczarowani Rosją i przyjeżdżają tam właśnie troszeczkę, no to rozczarowanie jakoś, no jesteśmy z tobą rozczarowani, ale i tak będziemy ci pomagać, no bo ważniejsza jest konfrontacja z Zachodem niż to, że tobie nie idzie tak, jak miało iść. To po pierwsze, nie jestem przekonany, czy Chińczycy wiedzieli o tej inwazji, dlatego że w tym modelu patron-klient Pekin-Moskwa, czy w ogóle w azjatyckich modelach wcześniej, przed czasami kolonialnymi, nie ingerowało się za bardzo w sprawy wewnętrzne. To była rzecz z tej drugiej strony. Więc jeżeli to rzeczywiście ma takie przełożenie dzisiaj, a myślę, że ma, ale oczywiście spekuluję tutaj, no to w takim razie wydaje się, że to nie jest po prostu sojusz pięciorga oczu, gdzie oni się wymieniają informacjami i mówią sobie o swoich planach, tylko po prostu każdy ma tam dużą dozę autonomii, po prostu o pewnych rzeczach nie mówi, bo nie musi. I ale w przededniu inwazji moim zdaniem Rosja nie była na tyle słaba, żeby się musiała spowiadać Chinom. Natomiast myślę, że tam jakieś coś tam do zrozumienia dała. Natomiast no, sądząc po tym, jak się Chiny zachowywały, jakie były reakcje ich, to myślę, że w pewnym sensie Chiny były trochę podobne do Zachodu. Też się spodziewały, że będzie krótka wojna, szybka, wygra Rosja i będzie po krzyku. I w tym sensie rzeczywiście są rozczarowane i to są mocno rozczarowane, bo ta wojna, ona daje dwie rzeczy bardzo złe Chinom. To znaczy powoduje dwie rzeczy bardzo złe dla Chin. Po pierwsze wzmacnia globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, a po drugie wzmacnia relacje transatlantyckie. I to są dwie fatalne rzeczy z punktu widzenia Chin. Trzeba je zatrzymać, odkręcić, zmienić cokolwiek. Natomiast to nie zmienia faktu, że się tutaj wystawi Rosję do wiatru, bo chociaż Rosja popełnia błędy i robi różne głupoty, bo jest Rosją, to Chińczycy nawet publicznie są w stanie takie rzeczy powiedzieć, że no, jak tu ich kontrolować, to jest Rosja. No. To tyle, tak? Więc to mimo wszystko jest zbyt cenna, żeby ją tutaj poświęcić, no bo wtedy mamy jeszcze większy problem, bo wtedy jeszcze bardziej wzmocniony Zachód, ściślej Stany, więc to nie ma sensu, to już lepiej przełknąć tą żabę i iść dalej, no i próbować jakoś się z tego wywinąć. To, tu rozumiem, nawiązując do tytułu twojej książki, do podtytułu, czyli ten młodszy brat jest trochę niesforny, ale mimo wszystko jest bratem, no i będziemy się tutaj trzymać razem. Ale to jak na razie wygląda to, w sensie to wsparcie Chin dla Rosji? Mamy kwestię wsparcia gospodarczego, dyplomatycznego, co widzieliśmy teraz, technologicznego, natomiast tego wsparcia militarnego nawet po tym spotkaniu i chyba na to, wydaje mi się, liczył Putin, bo to było tym planem maksimum, oficjalnie, jak rozumiem, nie ma. Znaczy no,
Już wszystko wymieniłeś, tak? Wsparcie gospodarcze, bez dwóch zdań, ono jest kluczowe, szczególnie energetyczne, kupowanie gazu LNG, kupowanie ropy w dużych ilościach i to jeszcze kiedy było drogie na światowych rynkach, to wszystko pomogło Rosji, to nie było to, jakby Chiny tylko czysto merkantylnie się zachowywały, to by poczekały jeszcze chwilę i wycisnęły bardziej Rosję, a jednak tego nie zrobiły, bo to się znowu wpisuje nam w pewien model relacji rosyjsko-chińskich, który ja nazywam asymetryczny win-win, to znaczy obie strony zyskują, Chiny zyskują więcej, ale pamiętajmy, że Rosja też zyskuje. Więc to nie chodzi o to, żeby po prostu obedrzeć do gołej skóry Rosję, bo gdyby tak Chińczycy robili, to by stracili tą Rosję. To jakby całą sztuką jest tak korzystać na tych relacjach z Rosją, żeby po pierwsze samemu zyskać, ale po drugie, żeby ta Rosja się nie obraziła, nie zrobiła niczego głupiego, a przecież wiemy, że jest niesforna. Także myślę, że tą sztukę akurat Chińczycy dość dobrze opanowali. Oni dają twarz Rosji i również gospodarczo dają jej zarobić. Oczywiście jest to znacznie mniej niż Europa, ale zachodnia, ale coś tam jest. To nie jest tak, że Rosja do tych interesów dopłaca. Więc pamiętajmy o tym, że to jest istotne. Oczywiście są granice i to nigdy nie jest takie czarno-białe tego i to jest kwestia negocjacji i tak dalej, no ale to nie jest jednak tak, że ci Chińczycy są po prostu jak skończony lichwiarz, który tam obedrze do ostatniego grosza. Natomiast druga rzecz jest taka, że tak, więc to jest gospodarcze wsparcie i ono jest ewidentne i ono pomaga Rosji, to jest czytelne. Technologiczne również, za chwilę Rosja będzie już chyba tylko na chińskim sprzęcie chodziła, bo po tym jak się wycofali Koreańczycy, jak się wycofuje Ericsson i tak dalej, no to już zostają właściwie tylko Chińczycy. No i co do wsparcia wojskowego? Aha, ideologiczne to jest też bardzo ważne, dlatego że tak na dobrą sprawę dzięki wsparciu chińskiemu i to publicznemu, ale też nieformalnemu, to Rosja nie jest izolowana na świecie, jak chcielibyśmy, jak marzylibyśmy, tylko Rosja jest półizolowana. Tak na dobrą sprawę Rosję izoluje Zachód i to dość skutecznie, natomiast absolutnie nie izoluje Rosji globalne południe. I to jest również zasługa Chin, dlatego że tam jest bardzo prosta kalkulacja, to znaczy z punktu widzenia globalnego południa Ukraina jest daleko, a Stany Zjednoczone są blisko. Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie to jest sprawa teoretyczna, a amerykańskie mataczenie, ingerencja w sprawy wewnętrzne państw globalnego południa to jest sprawa jak najbardziej praktyczna. I te państwa po prostu nie życzą sobie tego, żebyśmy mieli tutaj koniec historii 2.0 czy nowy koniec historii i żeby znowu Amerykanie dominowali. I z tej perspektywy, no oczywiście, że prywatnie powiedzą, że są zniesmaczeni tym, co robią Rosjanie w Buczy czy Irpieniu czy gdzie tam jeszcze. Natomiast no, to są sprawy dalekie i bez większego znaczenia, amerykańska ingerencja jest tu. I żeby była jasność też, poczucie amerykańskiej ingerencji, czy szerzej zachodniej ingerencji, one po części jest prawdziwe, a po części jest po prostu emocjonalne. Ten postkolonializm, czy wciąż nieporadzenie sobie z traumą kolonialną jest powszechne w państwach globalnego południa, czego akurat w Polsce nie rozumiemy za bardzo, natomiast to bardzo sprzyja Rosji, która to jako żywo jest państwem tak kolonialnym, ale ona kolonizowała te państwa. Jakby ona kolonizowała szmat Afryki i południowej, południowo-wschodniej Azji, a nawet tam, gdzie kolonizowała, to wciąż mamy zaś takie no mało antykolonialne nastroje. Widzę, że się trochę pojawiają w Kazachstanie, ale bez szału. Natomiast nie za dużo tego jest generalnie. Więc natomiast przy wszystkich pozostałych krajach, które były francuskimi bądź angielskimi koloniami, no to dalej jest po prostu tak, że Rosja to jest papucik z czasów powojennych, kiedy wspierała ruchy antykolonialne, bo były antyzachodnie. Więc no i to Indie są tu klasycznym przykładem. To po prostu nie da się słuchać czasami Hindusów, jak gadają. Tak? Natomiast ten przekaz jest, jeszcze tylko dopowiem, że on jest jakby żywo podtrzymywany i specjalny przez Rosję i Chinę, tak? To znaczy, to oczywiście nie jest tak, że to jest stara zadra i oni dalej o tym pamiętają. To są jakby rzeczy regularnie i celowo podsycane. Oczywiście, do tego się dołącza amerykański neokolonializm i wszystkie interwencje Stanów, sprawiedliwe lub mniej, no i mamy efekt. Także poziom niechęci do Zachodu w pozostałych częściach świata jest ogromny. No i a ta wojna, pamiętajmy o tym, ta wojna wzmacnia Zachód, ściślej wzmacnia Stany, więc tym bardziej jest opór globalnego południa, bo nikt nie chce powrotu do lat 90. i do Amerykanów, którzy wszystkim wszystko mówią, jak mają robić. Także to jest bardzo element istotny. On jest
On jest powszechny również w krajach proamerykańskich, tylko tam jest bardziej ukryty w takich w Japonii, w Korei Południowej, na Tajwanie na przykład. Na Tajwanie oczywiście publicznie jest pełne poparcie, natomiast ja wielokrotnie się spotykałem z stricte antyamerykańskimi wypowiedziami, emocjami kraju, który jakby nie spojrzeć wisi na Amerykanach. Także że ten element emocji jest tu bardzo ważny, on jest podsycany, bo to tam pali o fakty, to nie o fakty chodzi w polityce, tylko o emocje. I te emocje są tutaj bardzo sprawnie wykorzystywane zarówno przez Chinę, jak i przez Rosję, tylko pamiętajmy o tym, że Rosja to se może 10% tego robić, a 90% to jest Chiny, bo mają większy przekaz, bo mają większe możliwości i docierają do większej liczby miejsc i co więcej jeszcze nie są stroną konfliktu. Także to ideologiczne wsparcie jest bardzo ważne. I wreszcie zbrojne wsparcie, militarne. No, czy mi się wydaje, że Chiny rzeczywiście wspierają wojskowo Rosję, natomiast oczywiście nie wspierają tego tak, jak Stany wspierają Ukrainę. To nie jest tak, że przez Błagowieścińsk czy Chabarowsk czy Władywostok tutaj suną chińskie czołgi do Rosji, tak jak amerykańskie suną przez Rzeszów na Ukrainę. I myślę, że to tak nie będzie. To znaczy nie doczekamy się tego. Na pewno nie w najbliższym czasie. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeżeli wierzyć tym doniesieniom, oczywiście one są amerykańskie, ale wydaje się, że to jest dobrze, że tak powiem, przebadana sprawa, przynajmniej jak patrzę na te teksty w Wall Street Journal czy w New York Timesie, no to wydaje się, że to jest porządne dziennikarstwo i że to rzeczywiście ma miejsce, tam statystyki też potwierdzają, no to Chińczycy dostarczają a to sprzętu radiowego, a to trochę amunicji, a to drony, ale nie robią tego z otwartą przyłbicą, tylko robią to przez państwa trzecie i przez firmy prywatne. Takie państwa trzecie jak Uzbekistan czy Zjednoczone Emiraty Arabskie i potem mogą mówić ręce i powiedzieć, a nie, to są prywatni, o przecież prywatni, jak my, przecież to my jesteśmy państwo, a to są prywaciarze. Każdy, kto zna Chiny, oczywiście wie, że granica między prywatnym a państwowym jest tam co najmniej umowna i wiadomo, że tak by sobie nie mogli dostarczać dronów od tak po prostu, bo ktoś jest tutaj kapitalistą i chce zarobić, tak? To by szybko wylądował w łagrze chińskim, jakby to zrobił bez pozwolenia. Natomiast no publicznie można mówić, to jak kiedyś mówili Chińczycy, że ten Snowden to sobie poleciał do Moskwy z Hongkongu, a przecież Hongkong ma autonomię i no i co my możemy zrobić? No, autonomia, no niezależność, nie? No także no takie rżnięcie głupa jest oczywiście, no nikt im nie wierzy, ale nie o to chodzi, tak? W każdym razie mogą to robić publicznie i no jakby ktoś tam uwierzy, no więc tak. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Chiny wspierają oczywiście wojskowo Rosję, natomiast nie robią tego otwarcie i nie będą tego robić masowo i na pewno nie będą tego robić z tak, znaczy przynajmniej na razie, bo to wojna, to się może wszystko zdarzyć. Natomiast nie wydaje mi się, żeby zrobili to z otwartą przyłbicą, znaczy zaczęli dostarczać samoloty i czołgi, a jeśli by tak się stało, to by to zrobili przez Koreę Północną albo przez Iran. Natomiast, ale moim zdaniem to jest absolutna ostateczność. Ale dlaczego? To znaczy, że to są jakieś granice tej przyjaźni, braterskości, rodziny i tak dalej? Dlaczego Chiny nie chcą, myślisz, że nie będą chciały tego robić? No bo granicami przyjaźni jednak jest interes taki bardzo namacalny. Jakby Chiny mogą tam trochę stracić na tej ropie, że tam kupią drożej i tak dalej, bo to są w sumie szczegóły. Natomiast jeżeli by zostały obłożone sankcjami wtórnymi, no to to już bije bezpośrednio w gospodarkę chińską i podmywa jeden z tych dwóch fundamentów jej, czyli eksport, który jest w sumie dalej głównym fundamentem. No bo no owszem, mają tą podwójną cyrkulację, czy głoszą podwójną cyrkulację, że będą rynek wewnętrzny i tak dalej, ale dalej eksport jest ważny. Oczywiście nie jest tak jak kiedyś, że jest wyłącznie eksport, ale jednak Chiny korzystają na wprzęgnięciu, na tym, że wciąż są w globalizacji. No może będzie nastąpi deglobalizacja i nam się zrobią dwa bloki i ten, ale jeszcze to nie nastąpiło. No, jakby, no idzie w tą stronę, ale jeszcze nie teraz. No i im później, tym lepiej dla Chin, bo mniej stracą, więc w tym momencie jakby poszli z otwartą przyłbicą czołgi, samoloty, no to dostają sankcjami i to zaboli ich, więc nie będą tego tak robić. Ale jest jeszcze jeden element, bo o tym to ja już mówiłem w wielu wywiadach, to ja teraz może powiem coś, czego nie mówiłem w innych wywiadach. Jakby z dostarczaniem chińskiej broni Rosjanom jest jeszcze jeden taki bardzo subtelny element, który oczywiście jak wiele spraw na tym świecie ma dwa końce i można go interpretować podwójnie, ale ja bym go jednak zinterpretował na minus, a mianowicie nikt nie wie, jak ta chińska broń działa, dlatego że Chiny nie prowadziły żadnej wojny od 1979 roku,
i tak na dobrą sprawę, no niby mają super modernizację, mają śmigłowce, lotniskowce i tak dalej, zresztą jeden jest polsko-ukraiński, mają tutaj czołgi, helikoptery i tak dalej, ale one nigdy nie brały udziału w walkach. I teraz, no a co jeżeli okaże się, że to jednak dziadostwo jest i że w sumie to wcale nie jest to takie potężne? Oczywiście jakby to ma oczywiście dwa końce, bo z jednej strony lepiej, żeby to Chiny same wiedziały i to najlepiej to sprawdzić na cudzej wojnie, tak? Ale z drugiej strony jakby się tak rzeczywiście okazało, to i cały świat zobaczy. A jak cały świat zobaczy, to już nie będzie można tak fajnie sobie straszyć. Żeby była jasność, ja nie wiem, jaka jest realna wartość chińskiego sprzętu, bo po pierwsze nie jestem specjalistą od wojska, a po drugie może nawet specjaliści tego nie wiedzą, ale wydaje mi się, że no, istnieje szansa, że to nie jest idealny sprzęt i że jest słabszy od natowskiego. I myślę, że to jest duża szansa i myślę, że niedobrze by było dla całego świata, dla Chin, żeby cały świat to zobaczył. Więc to jest taki kolejny argument przeciwko broni chińskiej dla Rosji. Mówię takiej typu śmigłowce, czołgi, nie mówię o tam dronach czy coś. To takie coś to można. Natomiast w tej kwestii myślę, że dlatego też będą się powstrzymywać przed tym. Natomiast to jest oczywiście jedna z wielu, tak? Te sankcje są tutaj pierwszorzędne. To jest wciąż zbyt duży kij, który ma w ręku, który ma za plecami Zachód, a może już nawet nie za plecami, tylko czasami macha tym wręcz nad głową, żeby Chiny mogły go zlekceważyć. Rozmawiamy na razie głównie w takim kontekście, że Chińczycy wyciągają Rosję z tarapatów, pomagają ratować jej pozycję, co również lewaruje ich w tym takim szerszym konflikcie z Zachodem. Ale czy są jakieś konkretnie rzeczy według ciebie, które Xi chciał załatwić w Moskwie, bo wspomniałeś o tym, że wojna wzmacnia obecnie Stany Zjednoczone, tak? To znaczy wzmacnia ich pozycję, wzmacnia te relacje transatlantyckie, no więc mogłoby się wydawać, że Chińczycy mogliby naciskać na Putina, żeby tę wojnę zakończyć raczej szybciej niż później, tak? Żeby właśnie te swoje niekorzystne tendencje dla Pekinu jakoś ukrócić. Czy myślisz, że tego typu rozmowy też tam były? Znaczy myślę, że Chiny naprawdę chciałyby zakończyć tę wojnę i myślę, że Chiny albo co najmniej by chciały powiedzieć, a może nawet powiedziały, panie Putin, kończ pan tę wojnę. Natomiast pytanie, czy Chiny na pewno mają aż taki wpływ na Rosję, żeby tak powiedzieć? I moim zdaniem jeszcze nie. I moim zdaniem jeszcze Putin nie jest na telefon, i żeby sobie tutaj powiedział, że mu powiedzieli koniec i on kończy. Ale zmierzamy w tym kierunku? No właśnie, tu jest na dwoje babka wróżyła, dlatego że optymistyczny, właściwie dla kogo optymistyczny, może dla świata wariant jest taki, że rzeczywiście Chiny się zaangażowały i będą starały się jakiś plan pokojowy tutaj przeprowadzić i to trochę potrwa, dlatego że jedna i druga strona, w sensie Ukraina i Rosja, wciąż ma nadzieję na zwycięstwo i wciąż to nie jest ten etap, ale za chwilę to może być taki etap, jak się rozstrzygnie, jak ugrzęzną tam znowu, jak znowu się okaże, że to w żadną stronę nie prowadzi i wtedy te propozycje chińskie będą jak znalazł i w jakimś stopniu to doprowadzi do jakiegoś rozejmu. Co to jest w sensie takim humanitarnym chyba lepsze, bo ludzie przestaną ginąć. Natomiast w sensie strategicznym to nie jest za dobre dla Ukrainy, bo zamrożony konflikt będzie jej szkodził. Jak będzie drugą Koreą tutaj, to nie stanie się Koreą Południową. No i co najgorsze, to będzie trochę tak jak w meczu piłkarskim. Jakby Rosja nie jest w stanie wygrać na boisku, to będzie to wygrać jej kupionemu chińskiemu arbitrowi przy zielonym stoliku. Więc to nie jest dobra tak strategicznie dla wszystkich. Natomiast to jest i tak, humanitarnie jest to lepsze, no bo ludzie przestaną ginąć. Natomiast tak, ale to jest tylko jedna interpretacja tego, co Chiny teraz chcą. I żeby była jasność, ja tego nie wiem, bo nie mam dostępu do Xi Jinpinga i nie wiem, co oni tam knują. Oczywiście nikt z nas nie ma, ale no warto powtarzać to, nie? Bo później się nam tworzą różni tutaj prorocy, którzy nam mają widzenia i później interpretują, nie? Więc to warto podkreślić, że tego nie mam. Ale druga interpretacja właśnie, do której jest mi bliżej, no i oczywiście mogę się pomylić, tak? Ale moja interpretacja jest taka, że Xi rzeczywiście przyjechał do Putina, powiedział mu kończ pan tą wojnę,
na co Putin mu powiedział, że nie może jej skończyć, no bo i tak dalej. No i wtedy Xi mówi, no dobrze, ale w zamian to, to, to i to. I myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. To znaczy w zamian za zakończenie wojny? Nie, w zamian za to, że ten nie kończy tej wojny. Że państwo środka mu mówi, państwo środka życzy sobie zakończenia wojny, a klient nie kończy wojny. No to nie może tak być. Tak, system tak nie działa, to nie może tak być. Także w tym momencie jakby Putin musi dać coś w zamian. Już i tak musi coś dać w zamian za to, że ten mu przyjechał i twarzą ratował. Musi mu dać coś w zamian bardziej. I teraz pytanie, co Chińczycy zażądali? I znowu tego nie wiemy, bo sądząc po wynikach szczytu, po podpisanych dokumentach, po oświadczeniach, to szału nie ma. To nie ma żadnych tutaj rzeczy takich oszałamiających. Natomiast no, nie wiadomo, o czym się dogadali za kulisami. To może wypłynie po jakimś czasie, a może nie. Ja przed tą wizytą mówiłem, co mogą Chińczycy zażądać i potwierdzam to dalej, z tym, że nie wiem, czy tego zażądali, nie wiem, czy to dostali. To się przekonamy za chwilę albo za dłuższą chwilę. Pierwszą rzeczą, którą mogli zażądać, to jest większe otwarcie Arktyki Rosyjskiej, bo na tym im zależy. A Rosja mówi, że tak, pewnie otwieramy Arktykę, bracia, i w ogóle, a realnie to blokuje, bo wcale nie chce tych Chińczyków tam, bo wie, bo ma takie, że tak powiem, wizje, że to się za chwilę skończy tym, że po prostu Chińczycy tutaj im zrobią drugi kanał Suezki, będą jak Anglia i Francja. Więc to jest jakby, to jest jedna sfera. Druga sfera to jest jakby taka dość oczywista, czyli więcej ropy, więcej gazu, taniej, ale to jest oczywiste, to Chiny mają nawet bez tych wizyt Xi Jinpinga i bez tego. Natomiast mogą dostać udziały w złożach rosyjskich, udziały w Gazpromie albo w Rosniefti. Wydaje się, że jeszcze tego nie dostały, ale kto wie. Kolejny element to jest broń. Pamiętajmy o tym, mamy tutaj w Polsce podśmiechuszki od z rosyjskiej broni na Ukrainie, ale pamiętajmy o tym, że Rosjanie mają Kinjal, czyli pocisk hipersoniczny, którego NATO nie jest w stanie zatrzymać, a skoro NATO nie jest go w stanie zatrzymać, to Tajwan go też nie jest w stanie zatrzymać. I taką technologię to by z przyjemnością Chińczycy przytulili. Rosjanie mają atomowe łodzie podwodne, które również Chińczycy by z przyjemnością przytulili, a jakoś Rosjanie, ta wielka przyjaźń jakoś na razie nie objęła tego elementu. I mają kilka innych elementów, które jest ich mniej niż 10 czy 15 lat temu w technologiach wojskowych, ale wciąż są. Więc, a jeszcze skoro jesteśmy w temacie wojska, to jeszcze Rosjanie sprzedają broń Indiom, co się nie podoba Chinom, więc jeszcze Chiny mogą powiedzieć, żeby przestali sprzedawać broń Indiom i na przykład Wietnamowi, bo to one są niegrzeczne, nie rozumieją, że państwo środka jest najważniejszym państwem w Azji, na świecie, i tutaj brykają, więc powinni zostać za to ukarani. No więc wydaje się, że ta paleta tych rzeczy, które Chiny mogą dostać w zamian, jest duża, tylko pytanie, czy rzeczywiście ją dostali, no i tego oczywiście nie wiem, to się okaże po jakimś czasie. Z jeszcze innej strony pytanie, jak daleko się Chińczycy posuną, bo to też jest istotne w tym sensie, że do tej pory Chińczycy byli bardzo ostrożni z Rosją, nie wykorzystywali ten. Ja tu czytam różne teksty, że Chińczycy upokarzają Rosjan za zamkniętymi drzwiami. To nie jest prawda po prostu. Po pierwsze, to chciałbym być za tymi zamkniętymi drzwiami i ci ludzie, którzy tak twierdzą, też tam chyba nie są. Natomiast sądząc publicznie po tych wszystkich rzeczach, to nie ma żadnego upokarzania. Jest oczywiście wykorzystywanie słabości Rosji, ale są pewne granice. Są pewne granice, a dlatego, że Chińczycy wiedzą, że Rosja jest państwem emocjonalnie poobijanym, że to tak się wyrażę, które cierpi na różnego rodzaju manie tutaj mocarstwowe, i że jakby ogarnięcie Rosji właśnie polega na tym, że się na nich chucha i dmucha, mówi, że jesteście wielcy, wspaniali, popieramy was i tak dalej. No oczywiście to ma swoją cenę, natomiast to nie polega na tym, że się po prostu pomiata tymi Rosjanami za zamkniętymi drzwiami, no bo tak właśnie trochę robił Zachód, który im tutaj wjeżdżał sprawami człowieka i innymi rzeczami. No i w efekcie mamy, co mamy. Także to oczywiście nie jest jedyny powód, tak? Natomiast tak rozumieją Chińczycy, więc zasadniczo nie wydaje mi się, żeby to było aż tak przesadzone. Więc pytanie jest, i to jest dla mnie kluczowa rzecz, to jest najciekawsze dla mnie, tak, na takim poziomie psychopolitycznym. To znaczy Chińczycy mają teraz
niesamowitą okazję, żeby wykorzystać Rosję, dlatego że Rosja jest bezprecedensowo słaba, wobec Chin oczywiście, ale generalnie też. I mogą wydoić od niej kilka z tych rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, ale jednocześnie są pewne granice, których nie powinni przekraczać, żeby dalej mieć Rosję przy sobie. I tu jest cała sztuka, że tak powiem, polityki, na ile, gdzieś, jak daleko się Chińczycy posunęli, czy nie posunęli się za daleko, czy się samo powstrzymywali, przez lata się samo powstrzymywali i świetnie im szło w relacjach z Rosją, no ale jednocześnie no, to jakby Chiny to nie jest państwo, które jest jakoś tutaj o dobro ogólne dba i tak dalej, to jest państwo, które dba przede wszystkim o siebie, więc to zderzenie dwóch elementów, czyli słabości, czy kilku nawet elementów, słabości rosyjskiej, pokusy chińskiej, a jednocześnie świadomości Chin, że jest szansa wykorzystać, ale jednocześnie nie można przesadzić, tworzy nam bardzo ciekawe, że tak powiem, połączenie. No i tam naprawdę musiało być ciekawie za tymi zamkniętymi drzwiami Kremla. No ale jak było, to może dowiemy się kiedyś, a może nigdy. Wspomniałeś, chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego aspektu wojskowego, bo ta nasza rozmowa oczywiście kręci się wokół Ukrainy i Rosji, no bo raz, że mamy ten aspekt, że to wynika jakby spod naszej polocentryczności, czy nawet europocentryczności, ale mnie ciekawi, na ile z chińskiej perspektywy rzeczywiście na przykład ta Ukraina i Rosja były tym centralnym tematem, bo wspomniałeś coś takiego o tej technologii atomowych łodzi podwodnych, którą dysponuje Rosja, a którą nie dysponują Chiny. A mieliśmy przecież z bardzo niedawna taką informację, że Amerykanie udostępniają Australii taką technologię i że właśnie Australia będzie rozpoczyna ten program budowy atomowych łodzi podwodnych. Czy właśnie to jest tak, że my skupiamy się na Ukrainie, bo to jest dla nas naturalne, a tak naprawdę Ukraina jest tylko takim kawałkiem dla Chin, a naprawdę dużo ważniejszym tematem są właśnie te kwestie związane z Pacyfikiem albo z Bliskim Wschodem, bo tam też mieliśmy przecież teraz kluczową rolę Chin właśnie w tym nowym porozumieniu bliskowschodnim. Znaczy Ukraina per se nie jest oczywiście aż tak istotna dla Chin, jak czytam tutaj, że tam te jedwabne szlaki i w ogóle porty i tak dalej, że to jest guzik prawda, no jeżeli już lecimy jedwabnym szlakiem i całą tą koncepcją, to Białoruś jest tu istotna, to i tak nie jest najważniejsza rzecz w polityce zagranicznej Chin, natomiast więc Ukraina per se i to co się tam dzieje na froncie, to nie interesuje jakoś bardzo szczególnie Chińczyków, dopóki to jest w takiej fazie, w jakiej jest teraz. Naprawdę Chińczycy nie śledzą, jak wielu na polskim Twitterze, którą wieś dookoła Bachmutu kto zdobył. Tak? To ich jakby nie interesuje. No, mogą zacząć rozmawiać, kiedy Rosjanie wezmą Połtawę, albo kiedy Ukraińcy wezmą Melitpol albo Mariupol. To wtedy się może zainteresują, bo będzie miało to reperkusje. Natomiast póki się biją o sklep ogrodowy na przedmieściach Bachmutu, no to nie jest to szczególnie ciekawe dla Chińczyków, więc Ukraina per se nie jest aż tak istotna. Natomiast Ukraina tym, czym się stała, jest istotna. To znaczy Ukraina jako pewien, jako coś, co uruchamia no, globalne reperkusje, to znaczy Ukraina wzmacnia Zachód, wzmacnia Stany Zjednoczone, przywraca ich potęgę, przywraca ich przywództwo. No, w tym sensie to jest jak najbardziej bardzo istotne dla Chińczyków, bo to jest bardzo negatywne. I oczywiście z tej perspektywy trzeba by to zatrzymać w ten czy inny sposób. Nawiasem mówiąc, ja mam w ogóle wrażenie, że i to się oczywiście łączy z tym wątkiem, który mówiłem, pytanie wcześniej, że moja interpretacja jest taka, że Chińczycy wcale nie chcą pokoju, tylko gonią tego króliczka, ale wcale go nie chcą złapać, dlatego że moim zdaniem Chińczycy grają, podobnie jak Rosjanie, na to, że, no, że to Zachód pęknie na Ukrainie, że Ukraina padnie sama, no bo gospodarczo nie wytrzyma bez Zachodu, i w końcu Zachód przestanie dostarczać broń tej Ukrainie albo nie dostarczy jej wystarczająco. No i Ukraina będzie zmuszona poprosić o pokój na warunkach mniej lub bardziej niekorzystnych. Więc z tej perspektywy, no to jakby myślę, że Rosja i Chiny zakładają mimo wszystko, że na pewno Chiny, że czas jest po ich stronie. No i wtedy się odkręci ta sytuacja. Natomiast no, oczywiście jakby Chiny patrzą globalnie i z punktu widzenia globalnego, no najgorsze dla nich to, że wzmacniają się Stany. I no i te AUKUS-y w tak dalej,
bardzo ich denerwuje. Zresztą widzimy to w oświadczeniu. W oświadczeniu jest explicite skrytykowany AUKUS. Także to jest jasne, że To przepraszam, bo to nie cię ma wątpliwości. na chwilę przerwało. Jakbyś tylko mógł powiedzieć to ostatnie zdanie. Aha. AUKUS, wyjaśnij proszę cię, czym jest ten sojusz i dlaczego tak denerwuje Chiny, bo to nam mogło No to przerwać. jest. Tak. To stary tutaj laptop, tak? To jest porozumienie amerykańsko-brytyjsko-australijskie, stąd też ta skrócona nazwa od pierwszych słów tych państw. No i jest to de facto skierowane przeciwko Chinom. To jest jedna z dwóch najważniejszych inicjatyw amerykańskich w tym rejonie świata i to jest ta pewniejsza, to znaczy ta, która się rzeczywiście dzieje i działa ta współpraca, tym bardziej, że ona jest w jakimś stopniu naturalna, to są Anglosasi wszyscy i też członkowie Sojuszu Pięciorga Oczu, tu mamy troje z pięciorga, także więc tak na dobrą sprawę ta druga inicjatywa jest mniej poważna, znaczy mniej pewna, czyli Quad, czyli Japonia, Indie, Australia i Stany. Ona jest niepewna, bo tam są mówiło się o tym Indie. Jako, tak, mówiło się o tym jako azjatyckim NATO, ale chyba troszeczkę na wyrost. Nie, nie. No nie, nie, bo te Indie tam są po prostu jak Jugosławia w RWPG, to biorą udział, ale nie wchodzą. No i to jest zresztą Indie się lekko skrzywiają w stronę Rosji w ostatnim roku. Jednak niby balansują, ale jednak bliżej Rosji. Więc to nie działa tak do końca. Natomiast AUKUS jest potencjalnie bardzo niebezpieczny, przede wszystkim z uwagi na Australię, bo Wielka Brytania, no to okej, jakby Chińczycy nie mają złudzeń, a ona jest daleko i nie ten potencjał, co wiek temu. Natomiast Australia, jednak Chiny przez lata miały nadzieję na jakąś taką neutralizację Australii, że ona nie będzie tutaj ten, a mimo, u nas też było, 2-3 lata temu wszyscy tutaj w pewnych kręgach uważali, że Australia będzie prochińska i w ogóle, no i guzik, prawda, to znaczy Australia jest wyraźnie proamerykańska i tylko się różni tym, czy stara się jakoś te szkody ograniczać z Chinami, czy jednak idzie po bandzie, tak, że tym się to różni. Natomiast, znaczy, żeby była jasność, Chiny też idą po bandzie, nawet jeszcze bardziej niż Australia, natomiast to tworzy nam dynamikę, w której no, Australia jest w tym momencie stracona dla Chin. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to no, strategicznie na no, Australia to dopiero jest niezatapialny lotniskowiec, tak, to jest jasne. No i tak, z tym, że tutaj Rosja nie gra aż takiej roli, bo oczywiście popiera Chiny, tak jak je popiera w kwestii Tajwanu, to jej nic nie kosztuje, natomiast to Rosja nie ma tam za wiele do powiedzenia, to nie ten obszar, nie te czasy, to jeszcze w czasach sowieckich to Związek Radziecki nie był taki silny w tym obszarze świata, więc a teraz to co dopiero, więc to jest pewien element wzajemnego wspierania się, natomiast oczywiście dla Chin najważniejsze jest to, co jest najbliżej. Chiny chcą zdominować Azję, Pacyfik. Zwróćmy uwagę na bardzo fajny szczegół, który jest taki kulturowo-lingwistyczny, a mianowicie nazwy, no bo wiadomo, że nazwy tworzą rzeczywistość i jak coś nazwiemy i zmapujemy, tak później to się tworzy, no więc jakby Stany i generalnie Zachód od dobrych kilku lat bardzo mocno promuje określenie Indo-Pacyfik, które teoretycznie ma niby oznaczać Zatokę Bengalską w centrum i dookoła tak Ocean Indyjski i Ocean Spokojny, ale realnie rzecz biorąc to nikt tak do końca nie wie, gdzie te granice tego Indo-Pacyfiku są, bo to jest w ogóle koncepcja takiego jednego faszyzującego geopolityka z lat 30. niemieckiego, Haushofera, potem ją przypomniał Shinzo Abe, natomiast dzisiaj się już nie chce pamiętać o tym, że to Haushofer to wymyślił, natomiast ale Chiny nie stosują w ogóle, nie znoszą tej nazwy i we wspólnym oświadczeniu rosyjsko-chińskim jest starsze określenie z lat 80., czyli Azja-Pacyfik. A w nim nie ma Indii. Jak zmapujemy Azję przez Azję Pacyfik, to nagle Chiny są w środku. Jak zmapujemy przez Indo-Pacyfik, to nagle Indie są w środku i ASEAN. Także to jest też taki ciekawy, subtelny element. Ale to są oczywiście takie elementy retoryczno-ideologiczne. To tu się mogą, wspierają wzajemnie. Chiny potępią NATO, ci potępią AUKUS i wszyscy są szczęśliwi. To jest jasne. Natomiast tu Rosja aż tak Chinom nie pomoże. Najważniejsze jest to, że wzmacniają się globalnie Stany, no i to ma złe reperkusje dla Chin. To już kończąc, chciałem cię zapytać, czy według ciebie na przykład to porozumienie teraz podpisane przez Iran, Arabię Saudyjską i Chiny, ta wizyta Xi w Moskwie, te inne tematy, o których wspomnieliśmy wcześniej w naszej rozmowie,
czy ta zwiększona aktywność Pekinu, ona wynika, że tak powiem, z woli decydentów politycznych? To znaczy, że oni właśnie już nie są tak przynajmniej deklaratywnie pokojowi i właśnie nie będą wyczekiwać, tylko będą sami działać? Czy to jest tak, że oni zostali zmuszeni do tego, ponieważ zostały zagrożone ich interesy i tak naprawdę wolałyby stać w boku, z boku i czekać i realizować tą koncepcję, którą znamy rozwoju poprzez pokój, tak? To znaczy, że miłujmy się wszyscy i się rozwijajmy i handlujmy ze sobą, no bo eksport chiński na tym zyskuje. Ja no myślę, że to pierwsze. Mamy tu wyraźną wolę polityczną, żeby zademonstrować, że państwo środka jest ważnym państwem, drugim najważniejszym na świecie, a za chwilę powinno być pierwszym, bo taka jest oczywista oczywistość dla Chińczyków, że to jakaś anomalia jest, że chwilowo nie są najważniejsi, więc a do tego jeszcze Xi Jinping ma taką postawę bardzo wyraźną, właściwie każdy gest, każde słowo. Sobie obserwowałem go w tej Moskwie, jak tak wsiadał do tego samolotu i machał na koniec, no to już prawdziwy Mao, to już naprawdę podobne gesty, ta władczość, to są te tradycyjne zachowania chińskie ubrane teraz oczywiście w nowe dekorum, ale to jest ten element sinocentryzm, jest stary jak państwo środka, już tam pierwsze przykłady mamy w IV czy V wieku przed naszą erą, więc to jest długa tradycja. Także jakby Chiny są silne, Chiny są potężne, wchodzą do świata i to widzimy. No i widzimy to po prostu teraz, tak, że po części są, uważają, że są zmuszone, bo jak nie wyjdą, to ich będą blokowali Amerykanie, no więc rzucają wyzwanie, chcą stanąć na czele reszty świata przeciwko Zachodowi. Zwróć uwagę na to, co powiedział Xi Jinping Putinowi na końcu. To oczywiście była ustawka dla mediów, bo to jakby nie może być inaczej, natomiast jest to bardzo czytelne. On powiedział, że świat przeżywa zmiany, jakich nie widział od 100 lat, a wy jesteście jego częścią. No i to jest oczywiście to hasło o 100 latach i niewidzianych, to jest hasło, ulubione hasło Xi Jinpinga, on to od 10 lat powtarza. No i to się rozumie, że jest koniec Zachodu. To z chińskiego na nasze, tak, to tak to brzmi, bo te 100 lat to tak na dobrą sprawę bardziej 150, tak, bo chodzi oczywiście o czas sprzed wojen opiumowych. Natomiast to jest istotne, że Chiny chcą stanąć na czele reszty świata, na czele globalnego południa, no i zakończyć tą dominację Zachodu. Oczywiście nie chcą tego robić po rosyjsku, bo Rosjanie jakby mogli, to by wjechali czołgami, po prostu tu zrzucili spadochroniarzy, tam wjechali czołgami, tam strzelili rakietami i w ogóle i by było tak mało subtelnie. Chińczycy tak nie działają, oni chcą to zrobić ewolucyjnie. Zwróć uwagę na ich retorykę. Oni nie mówią, że chcą zastąpić obecny porządek międzynarodowy. Te hasła o rewizjonizmie to jest oczywiście amerykańska narracja. Chińczycy mówią, że chcą zreformować obecny porządek, bo on generalnie nie odpowiada temu. Jak Chińczycy mówią o obecnym porządku międzynarodowym, to mówią, że on powstał po II wojnie światowej, to oczywiście prawda, ale mówią też, że on nie uwzględnia dekolonizacji i ogromnego wzrostu reszty świata. I to niestety też jest prawda, której my nie znamy, nie wiemy, nie rozumiemy. Natomiast Chiny się pozycjonują jako ten przywódca tej reszty, który ma zakończyć tą niesprawiedliwą dominację Zachodu, najlepiej ewolucyjnie. Najlepiej ewolucyjnie, bo wtedy jest bezpieczniej dla wszystkich i ten. No i w pewnym sensie tak robią. No, w pewnym sensie rzeczywiście tak robią, albo przynajmniej starają się tak robić. Oczywiście tu jest pewien mały druczek, który wcale nie jest taki mały, bo chyba wiele osób to widzi, że to ta reforma ma polegać na tym, że teraz Chiny będą decydować, że one będą ustalać normy, one będą ustalać zasady handlu i innych rzeczy, one będą miały większość w instytucjach. Widzimy, co robią z BRICS-em, widzimy, co robią z Szanghajską Organizacją Współpracy. No to jest multilateralizm, ale tam są równi i równiejsi. Chiny są najrówniejsze w tym wszystkim. No więc to nam pokazuje, co by chciały zrobić generalnie na świecie. Natomiast, no i dla nas to jest oczywiście niekorzystne. Natomiast dla wielu państw globalnego południa to różnie, ale zasadniczo to daje szansę przynajmniej na pozbycie się arogancji Amerykanów. Także no czemu nie spróbować? Więc to się łapie w wielu miejscach świata. I taka jest panorama tego wszystkiego i na tle tej panoramy mamy wojnę rosyjsko-ukraińską, która wzmacnia Stany. No i
w odpowiedzi na to Chiny robią globalną ofensywę, żeby te Stany nie, no, żeby przyhamować ten wzrost Stanów. Więc no, jest ciekawie, to anglosaska interpretacja chińskiego powiedzenia, żyjemy w ciekawych czasach, także to niestety, tak, żyjemy. To na pewno, ale bardzo w takim razie Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i wydaje mi się, że udało nam się zarysować taki rzeczywiście szerszy kontekst tego spotkania, nie tylko jakby z naszej perspektywy, a z takiej, co Chińczycy chcieli osiągnąć, co Rosjanie chcieli osiągnąć. Oczywiście naszą rozmowę zweryfikuje rzeczywistość i zobaczymy, jakie będą rzeczywiste konsekwencje tej wizyty. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. I dziękuję również Państwu, że byliście z nami. Pamiętajcie, że nasze programy powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, na przykład przez portal Patronite, za który serdecznie dziękuję i zachęcam do dołączenia do tego grona. Ta również akcja rozliczania PIT-ów i to właśnie na naszą organizację możecie przekazać 1,5% swojego podatku, żebyśmy mogli organizować więcej takich rozmów jak ta, a zupełnie darmowym sposobem wsparcia naszej działalności są wszystkie komentarze, lajki czy subskrypcje. Także czekamy na Wasze opinie. Do zobaczenia. I do usłyszenia.